I w ten sposób Łukasz, podwójny agent, oddał nam głos razem z moim imiennikiem Karolem, za co pięknie dziękujemy. Wracamy. Natalia Rzeźniczak. I Karol Kłus. No i oczywiście, drodzy Państwo, jeżeli nie mogli Państwo zobaczyć wczoraj wywiadu z Donaldem Trumpem, no to można zawsze wejść na YouTube Republiki i tam go obejrzeć. Także zapraszamy tych, którzy wczoraj może przysnęli albo byli zajęci. Ale od zaproszenia do zaproszenia. Dzisiaj same zaproszenia. Bo teraz się przenosimy znowu do Lubelskiego, drodzy Państwo, bo był rajd na 40-lecie Lasów Janowskich. A teraz jednak nie, oszukałam. Przepraszam, drodzy Państwo. Już chciałam tutaj z rana oszukiwać, bo tutaj wydawca krzyczy, nie. Teraz Ilona, prawie o Ilonie zapomniałam, bo Ilona też ma coś bardzo fajnego dla Państwa. Także no właśnie, zapraszamy. Drodzy Państwo, bo to jest tak, że wężom jest bardzo prosto, dlatego że one zrzucają skórę i mają za chwilę nową. Natomiast z nami jest troszeczkę inaczej, z człowiekami. I to wygląda w ten sposób, że między latem a zimą trzeba sobie skórę przygotować. I o tym właśnie będzie teraz. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie razem z naszą ekspertką, która pojawia się w naszym studio regularnie, Monika Słowińska. Dzień dobry. Cześć Moniko. Tak, oglądałyśmy tutaj wcześniej fragmenty wywiadu Michała Rachonia z Donaldem Trumpem i ja myślę, że Melania Trump to takich sposobów ona jeszcze nie zna na to, żeby być beauty, więc myślę, że jeżeli obejrzy naszą telewizję, a przecież z Republiką już chyba Państwo Trump mają wiele wspólnego po tym wywiadzie, to też Melania Trump nam pozazdrości tego, co my tutaj dzisiaj zrobimy, prawda? Ja myślę, że w ogóle najpiękniejsze kobiety w Polsce, to znaczy na świecie, to są Polki, więc biorąc pod uwagę jeszcze nasze naturalne sposoby na urodę, to absolutnie Amerykanki nie mają tutaj szans, z całym szacunkiem. Ale mogą podglądać, to więc jest. polecamy. Co my dzisiaj tutaj robimy? A na pewno robimy coś, co nam pomoże w tym okresie jesienno-zimowym się zrelaksować, ale zadbać o swoje ciało. Tak. Rzeczywiście co 28 dni mniej więcej potrzebujemy, no jakby nasza skóra się złuszcza. Nie jest to taki proces, którego widać, ale możemy sobie pomóc, zwłaszcza po lecie, żeby odświeżyć skórę, żeby opalenizna tak naprawdę dłużej też nam świeżo służyła. I co jest przepisem? I zrobimy Czyli peeling, tak zwany peeling, drodzy Państwo. Co nam jest potrzebne do tego peelingu? Połączymy sól kłodawską, bo ona jest sól? Tak, pełna minerałów. Ja tutaj już mam odmierzoną porcję również cukru trzcinowego. Co jest potrzebne właśnie do takiego peelingu? Sól kłodawska, cukier trzcinowy, tak. Może być zwykły, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Cukier jest delikatniejszy, jeżeli chodzi o te właściwości peelingujące. Sól jest jakby bardziej ostra, ale sól z kolei ma też właściwości enzymatyczne, ona się szybciej rozpuszcza, więc duże znaczenie tutaj też ma, kiedy stosujemy i jak. Czy na wilgotną skórę, czy chcemy... Jeżeli chcemy, żeby ten peeling był intensywniejszy, to możemy dodać, jakby używać bez wody na suchą skórę i dopiero później zmyć. I co do tego dodajemy w takim razie? Zobaczcie Państwo, mamy tutaj sól kłodawską i cukier trzcinowy. Tutaj dodaję olej kokosowy. Ja używam nierafinowanego, naturalnego, więc on jest też pachnący kokosem. Zobacz. No tak, oczywiście. Pachnie pięknie. Nie nakładamy rączkami oleju kokosowego, dlatego że on natychmiast się nam rozpuszcza w dłoniach. Trochę dodałam oliwy, też extra virgin i to mieszam. I to mieszamy razem, tak? Mieszam, tak. Dobrze, chodzi o to, żeby ten peeling nie był zbyt rzadki, żeby nam się przyklejał do skóry. Czy ten olej kokosowy, który tutaj mamy, czy my go możemy wcześniej na przykład rozpuścić? Nie ma potrzeby. Bo chodzi o to, żeby to się dobrze nam połączyło, a jak rozpuścimy, to pod wpływem temperatury i cukier, i sól będzie nam się też rozpuszczać. Tak, to się też rozpuści właśnie. Tak, więc tutaj robimy sobie bardziej taką papkę. Bo wtedy ta papka, to ja mam tutaj też przygotowany taki swój, który używam. Tak, to ja tutaj będę, Szanowni Państwo, mieszała. Od razu pokażę, jak nałożymy na skórę, to on nam się... Pokażmy tak do kamery. I on się peelinguje, tak nie obsypuje.
jakby była za rzadkie, to po prostu nie byłoby to sensu, nie byłoby nam trudno peelingować. To może na koniec tego naszego wejścia. Zobaczcie Państwo w ogóle, jak to się szybko robi. To jest niesamowite, tak, prawda? To dosłownie 2-3 minuty, tyle co nasze wejście na antenę, to pierwsze i tak, mamy gotowy peeling. Do takiego peelingu możemy dodać coś. Ja dodaję oleje eteryczne, które rozmaryn, jeszcze bardziej wpływają na nasze zmysły. Trochę drodzy Państwo, to my tutaj będziemy kończyć nasz peeling domowy. Ten jeden jest już gotowy. Wracamy do Państwa z kolejnym pomysłem już za kilkanaście minut. To nie będzie peeling, ale też będzie to coś niesamowitego na jesień. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, ja miałam takie wrażenie, że gdyby nie ten olejek eteryczny, to ja bym to po prostu zjadł. Myślałem, że to jest kuchnia, że tutaj olej kokosowy połączony z cukrem i tak dalej, że ciastka będą robione, a to się okazuje, że nie, olejek eteryczny i można sobie skórę wyczyścić. Tylko o jedzenie. Nie, wiesz, tutaj piękno, natura, naturalne kosmetyki, no coś wspaniałego możemy spróbować po programie, tam sobie może peeling dłoni zrobimy, ale mówiąc o naturze, no to w końcu mogę zaprosić Państwa do Lubelskiego, bo już tak bardzo chcę Państwu pokazać, że prawie ominęłam no, te nasze kosmetyczne wejście. Więc tak, zapraszamy do Lubelskiego. Właśnie teraz porozmawiamy i zobaczymy materiał na temat parków krajobrazowych, a jest ich aż 17 w samym województwie lubelskim. Także zobaczmy. Czyli do parku. Województwo lubelskie jest regionem o bogatej historii, niezwykłej kulturze i malowniczych krajobrazach, które przyciągają turystów z całego świata. Jest to województwo rdzennie polskie. Lubelszczyzna nigdy nie była poza granicami Polski na przestrzeni tych ponad 1050 lat, a to z kolei daje nam tutaj no, Polskę oryginalną i w architekturze, i w kulturze, i w zwyczajach, i w folklorze. A poza tym tu są naprawdę piękne krajobrazy i w dużej części ta Lubelszczyzna jest jeszcze, można powiedzieć, dziewicza. Tu się żyje spokojnie. Nieprzypadkowo określenie Zielona Kraina kojarzy się właśnie z województwem lubelskim. Park krajobrazowy Lasy Janowskie ma, proszę Państwa, jedyną w Polsce ostoję koni biłgorajskich. To jest taki ewenement koni, które zostały tu nabyte przez pierwszego dyrektora tego parku w 1986 roku. Te bogactwo krajobrazowe przekłada się na ilość form ochrony przyrody, ponieważ my mamy najwięcej parków krajobrazowych w Polsce, czyli 17 parków krajobrazowych, a dodatkowo Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych jeszcze opiekuje się obszarami chronionego krajobrazu, których jest również 17, co wspólnie stanowi 1/4 powierzchni województwa, co jest po prostu takim ewenementem w skali Polski. Od tętniących życiem miast po spokojne wiejskie okolice, Lubelszczyzna oferuje szeroki wachlarz atrakcji dla każdego turysty. Mamy Lubelskie Smakuj Życie, to nasze takie hasło przewodnie i rzeczywiście zasmakować tego życia w całym województwie lubelskim pod kątem turystycznym, przyrodniczym, no można praktycznie wszędzie. Odkąd przyszłam na emeryturę, to wreszcie zaczęłam doceniać, gdzie mieszkam i co tutaj fajnego jest. Także zjeżdżone mam wszystkie możliwe trasy tutaj rowerowe po naszym oczywiście kompleksie leśnym. Przyroda dla mnie jest niesamowita. Można się tyle dowiedzieć i rzeczy, które w ogóle wcześniej nawet nie miałam okazji nauczyć i dowiedzieć, w ogóle zorientować się. Tutaj teraz dowiadujemy się, różne dzieci się przy okazji uczą, młodzież i dzieci. No to jest coś naprawdę fajnego. Wiedza zawsze jest warta, żeby ją uzyskiwać. Lubelskie parki krajobrazowe są otwarte dla wszystkich. Turystów przyciągają liczne ścieżki rowerowe i piesze szlaki turystyczne, które pozwalają w aktywny sposób podziwiać naturalne piękno okolicy. Piękne te obrazki. Piękne, piękne Lasy Janowskie. No, warto się tam wybrać, w ogóle warto się wybrać na Lubelszczyznę, Parki Janowskie, ale także Roztocze, przepiękne Roztocze. Ja jestem zakochany. I piękne obrazki robi również nasz gość.
O, tak. Naszym gościem jest fotograf Wiktoria Niekrasowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka tam Niekrasowa? Krasowa. Krasiwa ja. Dzień dobry, Wiktoria. Powiedz, kiedy zaczęła się twoja przygoda z fotografią i jaką ty fotografią się zajmujesz? Ja zajmuję się głównie fotografią portretową i to zajęcie już towarzyszy mi ze szkoły. Bardzo dawno, już nie wiem, czy można mnie oddzielić od fotografii. Czyli fotografia tak portretowa, czyli ty uwieczniasz na zdjęciach piękno naszych twarzy. Tak, ludzi. Ludzi. Czyli co, dostałaś na komunię aparat pod pachę i już tam zaczęłaś fotografować. Tak. Coś takiego. Tak to było. Wiktoria, powiedz mi, dlaczego portrety? Co widzisz, bo to musisz widzieć coś wyjątkowego w twarzach ludzi i chcieć je uwiecznić, zostawić ten moment, w którym ta twarz jest jakaś, czyli ma jakiś charakter taki wyjątkowy dla ciebie. I to jest właśnie sztuka. Ale dlaczego portrety właśnie? No dlatego, że dla mnie fotografia to przede wszystkim spotykanie się z ludźmi, z wyjątkowymi osobami, więc portret to jest idealna przestrzeń, gdzie można zrealizować takie spotkania i jeszcze do tego są efektem piękne portrety. Naturalne, proste, ale uważam, że piękne, bo każdy ma swoje piękno sobie. Właśnie powiedziałaś też coś ważnego teraz, że to jest dla ciebie też spotkanie, tak, taką twarzą w twarz z osobą, której robisz zdjęcia. Ja chciałabym cię zapytać, czy wciąż ludzie są zainteresowani sesjami zdjęciowymi, dlatego że teraz wchodzą różne aplikacje, sztuczna inteligencja, wystarczy wykupić sobie chyba aplikacje i możesz wrzucić zdjęcie takie, które jest powiedzmy nieudane, masz zamknięte oczy czy jakąś dziwną minę i ta aplikacja po prostu cię w cudzysłowie naprawia i zdjęcie wygląda jak zrobione przez profesjonalnego fotografa i zretuszowane, jakby obrobione. Idealne. Tak jest, więc czy jednak zauważyłaś, że ludzie idą w tę stronę, czy wciąż są zainteresowani sesjami zdjęciowymi i jakich ty klientów głównie masz? No, wygląda tak, że zawsze, kiedy pojawia się nowa technologia, ona zawsze przyciąga uwagę i to jest normalne. I uważam, że nadal jest taka potrzeba bezpośredniej komunikacji, nie online'owej, a tylko tak na żywo. Więc i do mnie też zwracają się klienci indywidualni, firmowi. Każdy. Czyli ludzie do ciebie się mogą zgłosić i jeżeli ktoś nie ma doświadczenia przed kamerą, a chciałby mieć na pamiątkę dla siebie, być może zakłada jakiś biznes i też potrzebuje mieć takie zdjęcie, właśnie, albo do CV taką sesję wizerunkową, to ty, czy ty jako fotograf pomagasz takim osobom, które tego doświadczenia przed kamerą nie mają i w jaki sposób to robisz? Czy mówisz im właśnie jak się ustawić? No bo przecież sztuczna inteligencja, aplikacja nie powie jak się ustawić, który profil lepszy, jaką, czy uśmiechnąć się, czy na poważnie. A ty chyba kierujesz taką osobą, jeżeli z nią pracujesz twarzą w twarz, prawda? Tak, kieruję i to przede wszystkim jakby komunikacja, tak, rozmowa. Podczas rozmowy powstają te portrety, nie tak, że siedzimy sobie to na jakimś oddalu. Nie, to zawsze taki bliski komunikat i uważam, że to jest kluczowe i najważniejsze w dobrym portrecie to jest przede wszystkim komunikacja. Nie wiem jak ty, ale ja zawsze w takich portretowych ujęciach, zdjęciach najbardziej lubiłem te takie momenty, kiedy obiekt fotografowany nie miał zielonego pojęcia, że jest fotografowany. I wtedy te zdjęcia dla mnie osobiście były najciekawsze. Właśnie nie te ustawiane takie, że tu proszę się uśmiechnąć, a tutaj proszę profilkiem, bo tutaj ładniejszy nosek, bo coś. Tylko właśnie, że nie wiem, wykonywała jakąś czynność. Albo się poprawia, emocję, wiesz, dziewczyna poprawia, na przykład tak, poprawia włosy i myśli, że teraz nie będziesz robiła tych zdjęć. Tak, pomiędzy, behind the scenes. Coś takiego spontanicznego. Właśnie, wolisz, kiedy ustawiasz obiekt, czy po prostu, że złapiesz ten moment, kiedy obiekt zrobił coś takiego niewiarygodnego? No, z mojej strony oczywiście są wskazówki, ale tak nie za bardzo się wtrącam tam, żeby każdy szczegół, że patrz tu, żeby nie było takiej sztuczności, tak? Tu chodzi o naturalność, o tym, żeby pokazać siebie taka albo taki, jakim jestem, jaka jestem. Więc tak to wygląda. Wiktoria, ty będziesz brała udział w wystawie. Czy możesz coś o niej powiedzieć? O tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. 12 października o godzinie 17 Dom Kultury w Wołominie. To będzie bardzo ciekawe spotkanie niezwykłych, bardzo pięknych
niesamowitych kobiet, panel dyskusyjny na temat rak to nie wyrok. Podczas tego wydarzenia też będzie zbiórka dla koleżanki Moniki, która teraz prochodzi terapię, jest w trakcie leczenia. No i oczywiście zapraszam na swoją wystawę. Wystawę zdjęć portretowych. Zaproszenia dołączamy. Serdecznie tak. Dziękujemy Ci za rozmowę, a teraz zostawiamy Państwa na chwilkę, ale wracamy, proszę się nie martwić. Zobaczycie trzy portrety, tak. Drodzy Państwo, wśród przyjaciół. Tak jest. Słyszymy Was! Dzień dobry Państwu i Państwa słyszymy o poranku. Prawie 3 minuty i będzie godzina 7. Przyjaciele Republiki, witają w następującym składzie. Katarzyna Ciepielewska, dzień dobry. Łukasz Jankowski. A ja nazywam się Karol Gnat. Dzień dobry Państwu i razem z nami Dariusz Wrzosek. Ponownie dzień dobry. Legenda. Wielki jesteś, Darku. Wspaniały. Mów bez jeszcze. Ciebie. Mów. Nic Wójtka by się nie dało. Wójtka są tak przekazać. Wójt Cię pozdrawia. No Pan Henry. Wójta się Wójta. Nie pytaj jaki Wójt, tylko się cieszy. Dobrze tu u was jest zawsze, no, wiecie. Tak, ale chciałem się poskarżyć na początku. Mogę wam? Łukasz, no. Nie słuchaj, bo mi ściągę zabrał karteczki. Zabrał a karteczki. Właśnie, bo coś ludzie sobie poradzi bez tych karteczek. Bo nam wydawca zabrał gazety. I doktorat zniknął. Tak, jest, ja Łukasz już przeczytał cały doktorat. Muszę coś czytać, taki mam nawyk. Słuchaj, nie, dobrze, masz dobrze, telefon ci między pomylisz, padł znowu, czy nie? Pomylisz Donalda. Nie, dam radę bez. Łukasz, z Donaldem Trumpem i dopiero będzie. Donald jest jeden, już ustaliliśmy, więc. Że Donald Tusk się zgodził na wywiad z Michałem Rachoniem. Człowieku, to nie wiem, czy nie. Bloomberg by przez tydzień... Że zaprosił go i dał sobie zdjęcie zrobić, no. Jeszcze to już w ogóle. W Tusk Tower. Proszę pana, to by się... To tyle ktoś pomylił. Się ktoś pomylił. Karol? Pomieszanie z poplątaniem. Ja może tu zamen do kupy. To pamiętaj tak, żeby dobrego... Pozbieraj to wszystko, bo nasze myśli są ulotne. A ja cię będę trzymał. Gdybyś się posuwał ściągi, to będzie tutaj. Prompter. Będę robił za prompter. Analogowy. To drodzy Państwo, ja chciałem zacząć od wywiadu właśnie Donalda Trumpa z Michałem Rachoniem. Przepraszam, na odwrót. Michała Rachonia z Donaldem Trumpem oczywiście. A już widzisz. A to już pomylił. Już. Tylko kartki zabrali. Nie, oczywiście. Dobrze mu idzie. To masz, oddałem ci kartki, proszę. Trzymaj jednak te kartki. Nie, dam radę bez. Tylko no? Te Donaldy mi się mylą po Donaldy. Dobrze, że nie, Kaczor Donald jeszcze. Ale tutaj, wiesz, w tym wszystkim. Też był taki, na trzecią Państwa, nogę. Może Darkowi się uda. Może Darkowi się uda tę zapowiedź do końca. Co tu się podprowadzić. Dzieje dzisiaj? No uwaga, poczekajcie. Co ty za ekspres do kawy był, ja słuchajcie. Ja... Jeden z czterech? Powiśla. Prosto. Wejdziemy w ciszę teraz. Darek, dawaj, no. Skupiamy się. Drodzy Państwo, to dla Was. Nasz prezydent Andrzej Duda, zaczynając od... Po pierwsze, Duda jest bardzo dobrym człowiekiem. Świetny facet. Jest moim przyjacielem. Niedawno był tu zjeść ze mną kolację. Zjedliśmy kolację tutaj. To po prostu wyjątkowy facet. I ma rację. Uważam, że powinno to być 3%. Można nawet powiedzieć, że raczej 4% zamiast 3%. Dostają okazję stulecia na poziomie 2%, a wielu z nich nawet nie płaci tych 2%. Teraz oczywiście to zrobią, ponieważ trwa wojna. Ale powiem wam, kiedy ja przyszedłem, tylko 8 krajów płaciło, a reszta nie. A Stany Zjednoczone płaciły rachunek, a ja powiedziałem, że trzeba płacić. A kiedy to powiedziałem, wszyscy zapłacili. Dlatego NATO wciąż istnieje. Gdyby mnie nie było, nie byłoby NATO teraz. Jest to więc bardzo ważne dla Polski. I wiele rzeczy jest ważnych dla Polski. A ja zaopiekuję się Polakami. Zawsze to robiłem. Wygłosiłem to przemówienie w Warszawie i ludzie nadal o nim mówią. Bardzo mi się podobało. I to było, no wiecie, miało duży wpływ. Nie chcę się tym przechwalać, ale mówili, że to było najwspanialsze przemówienie kiedykolwiek wygłoszone przez amerykańskiego prezydenta w Europie. Gdziekolwiek w Europie. To dla mnie zaszczyt, bo wygłoszono trochę dobrych przemówień. Ale była niesamowita chemia, którą miałem z Polakami, dlatego myślę, że ludziom naprawdę spodobało się to przemówienie. Szanowni Państwo, ktoś w reżyserce nie wytrzymał tego ciśnienia tutaj, które przeniosło się z naszego studia. A to oczywiście był materiał stanowiący i opowiadający o tym, jak to Donald Trump, jakie ma zdanie na temat NATO i pomysłu polskiego prezydenta Andrzeja Dudy odnośnie 3% PKB, które państwa członkowskie NATO miałyby płacić na obronność. A kolejny fragment z wywiadu Michała Rachonia z Donaldem Trumpem dotyczył już Nord Stream
Stream 2 Donald Trump mówił o tym, że to administracja obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena wyraziła zgodę, a on się temu po prostu sprzeciwiał. Jak wiecie, zamknąłem Nord Stream 2. Zamknąłem to. To zostało zrobione. A kiedy Biden pojawił się, natychmiast pozwolił mi to zbudować. Ale to było załatwione. Miał nigdy nie powstać. Całkowicie zamknąłem sprawę z Putinem. To zostało zrobione. A oni ponownie to otworzyli i dali Rosji masę pieniędzy, żeby mogła walczyć w swoich wojnach i robić, co chce. Musimy wiercić. Drill, baby, drill. To wyrażenie, którego używam. Myślę, że to bardzo dobre, bardzo pouczające. Mówi wprost, o co chodzi. O wiercenie. Będziemy wiercić w poszukiwaniu ropy. W ciągu 12 miesięcy, począwszy od 20 stycznia, obniżymy o połowę ceny energii dla ludności. Szanowni Państwo, wracamy do Polski w kontekście tego, co dzieje się po tej straszliwej powodzi, jaka nawiedziła nasz kraj niedawno, bowiem rząd powołał specjalnego pełnomocnika do spraw odbudowy tych zalanych terenów. Został nim Marcin Kierwiński, który wizytuje tamte tereny i próbuje jakoś zebrać tę pomoc od rządu dla mieszkańców tamtych miejsc właśnie. Z tym, że problem jest taki, niektórzy, właściwie większość z mieszkańców nie dostała jeszcze tej bezzwrotnej pomocy w wysokości 10 tysięcy złotych, o której mówił Donald Tusk, ani też żadnego innego wsparcia. I bardzo wielu mieszkańców musi radzić sobie po prostu ze skutkami tej powodzi samemu. Skala potrzeb jest gigantyczna. Odbudowa zniszczeń w niektórych częściach Polski może potrwać nawet 4 lata. Na dziś koncentrujemy się na tych rzeczach absolutnie krytycznych. Na uruchomieniu infrastruktury drogowej, dojazdów tam, gdzie jest to niemożliwe, na wsparciu dla rodzin, które ucierpiały. Część samorządów wciąż czuje się pozostawiona sama sobie w obliczu wielkiej ludzkiej tragedii. Jak tu, w Jeleniej Górze. Dzisiaj mamy sytuację dramatyczną, a mianowicie wszystkie nieczystości z oczyszczalni ścieków, która została zalana, spływają do Jeleniej Góry. Wstępnie oszacowane straty w infrastrukturze miejskiej Jeleniej Góry to około 750 milionów złotych. Dobrnęliśmy, drodzy Państwo, do końca tego serwisu, więc wracam do Łukasza z pytaniem, czy jest siebie dumny i zadowolony. Teraz Państwo widzą, jak to jest bardzo skomplikowana rzecz, jak to jest bardzo skomplikowany program. Jeśli się wyjmie jedną karteczkę, jedną śróbeczkę z tej maszyny, to ona... Wszystko się wali. Wszystko się wali. Ale to, jest to są godziny na pracy. Żywo, tak. Bardzo. Ale tak, już nigdy więcej nie zabiorę do końca. Do końca. No, jakoś. Bardzo dobrze, Darku. No. Dziękuję i przepraszam. Bo, ale za co przepraszasz? Za emocje. One były tak, no to ale emocje. Jeszcze szkoda bardzo, żebyś przepraszał nas za swoje emocje. Nie, przepraszam. Porozmawiajmy o tym. To jest głębokie. Zasiądź się wygodnie na naszym kanapie. Emocje zawsze pomagają w kreowaniu wizerunku. I chyba o wizerunku będziemy rozmawiać. O, jest profesjonalistka. Ale mam kartę. Masz kartkę. Mam gazetę. Pani ma kartki i gazetę, stąd to się wzięło. No, to wszystko taka pięknie. Miłosz Rodowski. Wydawcy, nie zabierajcie dziennikarzom kartek, bo oni bez nich nie istnieją. Dzień dobry, Miłoszu. Cześć Państwu i witam o poranku. Taki... Bardzo ładna konterka, taka magenta, fioletowa z tyłu. No, ładnie, ładnie, fajnie. Musi być cudownie. Wizerunek to jest podstawa. Tak, no. Jest, to prawda. Gdyby Donald Tusk nauczył się od Donalda Trumpa, że jak mówi, tak wszyscy płacą, to już by ludzie dostali wypłaty na południu Polski. Najwyraźniej się tego jeszcze od niego nie nauczył. A czego my dowiedzieliśmy się wczoraj od Donalda Trumpa i jak można postrzegać to spotkanie Donalda Trumpa i Michała Rachonia w kontekście tego, że za niespełna miesiąc są wybory, a polska telewizja przeprowadza wywiad z jednym z kandydatów? No, pierwsza sprawa, oczywiście tutaj mówiąc wprost i na temat, to jest taka, że Telewizja Republika zaliczyła nieprawdopodobny sukces i progres w ciągu ostatniego półrocza dzięki naszemu wspaniałemu rządowi. Bo jako jedyna... Dziękujemy bardzo, przyłączamy się do tych podziękowań. To właśnie nasz rząd, korzystając z uchwał, a nie ustaw, spowodował, że Telewizja Republika mogła przeprowadzić jedyny dla polskich mediów, tak powiedziałbym, dobrze ulokowany wywiad z panem Donaldem Trumpem na niemalże
finiszu kampanii prezydenckiej. To nie telewizja państwowa. Pamiętajmy, że to jest były prezydent Stanów Zjednoczonych i jeden z najpoważniejszych kandydatów do ponownego objęcia tego stanowiska, więc no... No nie pozostaje nam nic, jak złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przelanie abonamentu dla Republiki. W związku z tym, że po prostu dźwigamy odpowiedzialność cały ciężar, tak. Telewizji Zyjny. Publicznej. No już myślałem, że chciałeś koncesję na Stany od razu. Żeby nam no, w pakiecie, bo to w pakiecie. Można powiedzieć, że pułkownik Sienkiewicz sam to uczynił, prawda, że Telewizja Polska nie ma tego ekskluzywu, a ma Telewizja Republika, także jest za co dziękować. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście już wchodząc na te takie, powiedziałbym, bardziej ogólnopolskie tematy, nie tylko i wyłącznie wewnętrzne tutaj telewizyjne, no to jest coś interesującego w tym, że grupa wyborcza Polaków w Stanach Zjednoczonych jest traktowana tak bardzo poważnie i jest, no co tu ukrywać, jednym z takich języczków uwagi, który może przeważyć w tym bardzo, powiedziałbym, bardzo interesującym, ale też obfitującym w bardzo wiele ryzyk akurat dla pana Donalda Trumpa wyścigu. I być może jest tak, że jeśli ma wygrać te wybory, to właśnie dzięki udziałowi Polaków, więc zachęcamy Polaków, patrząc na dobro naszej ojczyzny, do tego, żeby jednak na pana Donalda Trumpa głosowali. Dlatego, żeby właśnie, skoro tylko jeden Donald ma prawo rządzić w świecie, to ja bym wolał, żeby Donald Trump został prezydentem, niż prezydentem był polski akurat Donald Tusk. No dobrze, ale czy trafi Donald Trump do serc Polaków tym, że ja kocham Polaków i Polacy mnie kochają? Czy takie polityczne wyznanie miłości to takie nas wszystkich? Kasiu, czy się cieszysz, że Donald Trump cię kocha? Czy serce twoje zalała miłość? Ja zawsze się cieszę, że ktoś nas kocha. Mnie kocha Donald, myślałem, że powiesz. Miłoszu, powiedz. Oczywiście to jest taki język powiedziałbym, miłości. Grzeczny, sympatyczny i obfitujący w... Wiele słów, ale mało treści, bo to w kampanii wyborczej się kocha zazwyczaj wszystkich, którzy mogą przynieść tam powodzenie. Natomiast tych gestów w stosunku do Polaków było bardzo dużo. Natomiast już poza tym wywiadem, jeśli śledzi bardzo mocno tą kampanię, to pan Donald Trump, artykułując bardzo, powiedziałbym, takie podstawowe wartości amerykańskie i republikańskie w czasie jej trwania, i również pan Vance, pokazują, że nie tylko ma pewien pomysł dla Polski, ale nawet podpowiada pewne rozwiązania, które w Polsce powinny się pojawić, bo można powiedzieć, że Republikanie w Stanach Zjednoczonych w czasie tej kampanii troszkę, powiedziałbym, przeanalizowali to, co się dzieje w Polsce i działo w Polsce, i zmienili troszeczkę akcenty, ujęli parę rzeczy, które Polacy nie wiedzieli, czemu sami nie chcieli ze swojej działalności usunąć, na przykład nadmierny etatyzm, nadmierną biurokrację, i ten program jest amerykański, bardzo podobny do tego, co się zdarzyło w Polsce, więc można powiedzieć, że realizując swoje pomysły i wskazując także swoje pomysły w tych takich bardzo mocno, powiedziałbym, motywacyjnych wystąpieniach, bo Donald Trump nie tylko i wyłącznie prowadzi kampanię wyborczą, ale można powiedzieć, że terapeutyzuje Amerykę, patrząc na... Czyli sposób. Co, przyjemne z pożytecznym? Zdecydowanie tak, po prostu uczmy się od Amerykanów, że republikanizm jest po prostu dobry dla tego, co się dziać może w naszej przestrzeni, i dbanie o ojczyznę i zaangażowanie w jej interes, to jest przede wszystkim dbanie o pieniądze, które mają wracać do kieszeni obywateli, albo z nich nigdy nie wychodzić. Tak jest, i niech to będzie wskazówka. O właśnie. Wszystkich, którzy się biorą za rządzenie. Ja to od razu ciach. Mówię ciach, czapka. Make Poland great again. Będę to jak Sławek Jastrzębowski. Intertekstualność buty ponad ocenę. Czerwone. Panie Donaldzie. Dziękujemy pięknie. Miłoszowi Lodowskiemu też dziękujemy. Dziękuję państwu serdecznie. Kłaniamy się nim. Wzajemnie bardzo dziękujemy za tę analizę. I na koniec Darek. Jeszcze jedno ogłoszenie chciałem. Tak. Informacje, nie z kartki, a z głowy. O. Do państwa. Może się uda. Może się uda. A co? Widzą państwo takie piękne czapeczki, jedną na głowie Karola, drugą leżącą na stole. Kubeczki też widać, a takie mogą państwo w sklepie Republiki nabyć. Tuż za rogiem, a nawet w sieci, w internecie. Z kodem przyjaciele 10, bodajże tak, 10 jest. 10% rabatu.
macie państwo, oglądając nasz program, to po pierwsze, a po drugie czekamy też na wasze zdjęcia, fotografie, że nas oglądacie, że jesteście z nami pod hashtagiem Przyjaciele Republiki. Prosimy w serwisie X. O, Karol już robi zdjęcie, właśnie, proszę uprzejmie. Wrzucimy. To ja też chcę. Chodź tu, chodź tu. Idę do was. A nie, mamy poczekaj, bo mamy jeszcze pana Adama. O właśnie, takie zdjęcia jak u Karola, drodzy państwo. Co u pana Adama? Pan Adam nas, no widzisz, przegapiłeś. Pan Adam. Był pan Adam? Pozdrawia, tak. Panie Adamie, serdeczności. A jak już pan Adam, już był pan Adam z nami, wiecie? Codziennie jest, no my zachęcamy, żeby państwo też byli codziennie. O, przyjaciele się codziennie spotykają. Z nami od 5:30, tak, najlepiej w gronie przyjaciół. Tak jest. Jak nie skończymy, to nas przyjaciele ze wstajemy ukatrupią. Także dobrze, kończymy, bo za chwilę wstaje pan Krzysztof, panie Krzysiu, serdeczności, pozdrawiamy. A teraz tak, Karol Kus, Natalia Rzeźniczak, wstajemy, to my wstajemy razem z Natalią i Karolem i państwa też zachęcamy, żeby wstawać razem z nami.